Teraz tak, to jest dość skomplikowany kod, ale proszę sobie wyobrazić, że taka skomplikowana obsługa, która, no, my uważamy ją za prawidłową, to znaczy, że zabezpieczamy się przed wszystkimi możliwościami rzucenia się wyjątków we wszystkich sytuacjach. Że Państwo na przykład macie 100 funkcji, które korzystają z bazy danych i musicie sobie Państwo 100 razy to w copy-paste'ować. Nie sądzę, żeby się to dało załatwić za pomocą szablonów w IDE. A jeżeli Państwo sobie zrobicie taki nóż i go odpowiednio naostrzycie, zrobicie sobie takie narzędzie, to wtedy po prostu robicie sobie Państwo nowy obiekt, podajecie do niego parametry. Jak wygląda żądanie, podajecie sobie obiekt z parametrami, podajecie sobie obiekt, który przekształca result seta na obiekty, dostajecie listę. To jest oczywiście jedna z wielu operacji, których my używamy, ale idea jest właśnie taka. Podobne narzędzie da się wykonać dla technologii OTMS. Tu jeszcze rzut oka na wyjątek. To jest taki zwykły wyjątek runtime, który opakowuje wyjątek typu checked z takim niuansem, że wypisuje właśnie SQL code i error code i SQL state'a, czego nie robi zwykły SQL exception. MDB. My bardzo lubimy programować w MDB, ale niestety jak się w nich programuje, to trzeba poznać swój serwer aplikacji. Serwery aplikacyjne, kontenery MDB zachowują się każdy inaczej. Najważniejsza rzecz, na jaką Państwo musicie zwrócić uwagę, to jest to, w jaki sposób Państwa kontener obsługuje sytuację, gdy rzucicie wyjątek z metody onMessage. Część serwerów aplikacyjnych ponawia wtedy takie komunikaty w nieskończoność, a część serwerów na przykład wykonuje ileś razy, a potem bez mówienia czegokolwiek zapomina o komunikacie. Jeżeli Państwo możecie, a da się prawie zawsze, proszę używać transakcji zarządzanych przez kontener. Transakcje zarządzane przez kontener powodują to, że komunikat nie ulega automatycznemu potwierdzeniu i w przypadku błędu wraca z powrotem do kolejki, można go z powrotem przetwarzać. Jeżeli Państwo używacie własnego zarządzania transakcjami, proszę sobie zaprojektować kolejkę techniczną na komunikaty, których obsługa zakończyła się błędem, żeby Państwu te komunikaty nie zginęły. Wtedy po prostu, jeżeli napotkamy błąd, wkładamy go do kolejki technicznej i wtedy innym procedurą, z innych zupełnie części systemu takie błędy jesteśmy w stanie wyciągnąć. Trzeba sobie najlepiej zaprojektować system odporny na duplikację komunikatów. Dzięki temu później dużo łatwiej się z powrotem wrzuca takie komunikaty z kolejki technicznej. I wtedy system, jak trzy razy dostanie ten sam komunikat, to nam się na przykład trzy razy zamówienie nie powtórzy. Warto w ten sposób projektować. No i programując nie należy popełniać żadnego błędu, ponieważ specyfikacja mówi, że rzucenie wyjątków z onMessage jest błędem programisty, cokolwiek by to miało znaczyć. Podejrzewam, że bierze się stąd, że komunikaty są przetwarzane asynchronicznie i w przeciwieństwie na przykład do żądań HTTP w serwletach nie bardzo jest komu zgłosić wyjątek, nie bardzo jest komu pokazać błąd i prawdopodobnie, no nie wiem, co kierowało twórcami specyfikacji, jest takie założenie. No a życie jest takie, że no ciężko zagwarantować, że się nie popełniło błędu. Czas nam się kończy chyba. To jeszcze króciutko. Ostatnia technologia EJB. Jest tam najbardziej skomplikowany i trudny w użyciu model obsługi wyjątków, w zależności od tego, jakich używaliśmy metod kontekstu EJB. Czy komponent się wykonuje w transakcji, czy poza. Czy ta transakcja się zaczęła tuż przed metodą, która się wykonuje, czy może trochę wcześniej. W zależności od tego, jaki rzucamy wyjątek, aplikacyjny czy nie, czy systemowy. A jeżeli korzystamy z EJB-ów trzecich, to czy wyjątek aplikacyjny jest zadeklarowany jako cofający transakcję, kontener się zachowuje inaczej. Sama ta obsługa błędów jest tak skomplikowana, że zawiera ileś tabel w specyfikacji, które specyfikują, że kontener, jak jest to i to, to kontener robi to, jak jest to i to, to kontener robi to. Jest to na tyle skomplikowane, że odradzam pisanie w EJB-ach, jeżeli tylko można, chociażby tylko ze względu na tą rzecz. Ale jeżeli już musimy pisać z jakiegoś powodu, to trzeba sobie wdrożyć jakiś mechanizm korelowania błędów w kontenerze EJB z błędów w serwletach, bo z tym zazwyczaj jest najwięcej problemu. Najłatwiej jest to rozwiązać w ten sposób, żeby błędy w kontenerze EJB zawsze były systemowe, kończyły wykonanie metody EJB, cofały transakcje i cały komunikat przepychały do serwleta. To nam, że tak powiem, w najprostszy sposób obsługuje błąd i wtedy no, nie komplikujemy sobie życia. Mamy błąd, patrzymy dlaczego, naprawiamy, jedziemy dalej.
trzeba pamiętać o wycofywaniu transakcji, o rollbackowaniu przy wyjątkach aplikacyjnych. Wyjątki aplikacyjne to są wyjątki typu checked, które można rzucić z komponentu EJB i one się zachowują w ten sposób, że kontener EJB nie wycofuje transakcji przy rzuceniu tego wyjątku. I to jest rzecz, o którą się dużo ludzi potyka. Zresztą uważam, że to nie jest najlepsze domyślne zachowanie, no ale my zalecamy stosowanie komponentów EJB w taki sposób, żeby komponenty EJB, metody komponentów EJB wykonywały operacje na zasadzie wszystko albo nic. Albo się wszystko powiedzie i wtedy ok, komituje się transakcja, coś się dzieje, albo jak się nie powiedzie, to wtedy jest transakcja wycofywana, koniec, kropka, zaczynamy od nowa, obsługujemy następne żądanie HTTP. I ostatnia rzecz, taki niuansik, jeżeli mamy aplikację zdeployowaną w więcej niż jednym fizycznie procesie, czyli w dwóch maszynach wirtualnych, w dwóch JVM-ach, to trzeba zadbać o to, żeby klasy wyjątków rzucane przez EJB były w klasloaderach klientów, czyli kontenera serwletów albo aplikacji standalone'owej, ponieważ rzucenie wyjątków, którego nie ma po stronie klienckiej, skutkuje błędem ładowania klasy po stronie klienta i mamy klasyczny podwójny błąd, nie wiemy dlaczego się EJB popsuły. Tyle. Nie wiem ile mamy czasu, pewnie już się skończył. Ja od razu powiem, że niestety nie mamy czasu na pytania. To ja może tylko ostatnią rzecz. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, zachęcam do kontaktu mailem. Naprawdę. To gdyby ktoś miał jakieś pytania albo uwagi, zachęcam. Pamiętajcie, że możecie też zapytać Tomka tutaj na konferencji. Teraz będzie godzinna przerwa, także będzie czas, żeby troszeczkę porozmawiać. Dziękujemy Ci bardzo, Tomku. Poczekajcie jeszcze chwilę, zanim zaprosimy Was na obiad. Chciałabym, żeby Grzesiek Duda, organizator kuluarów, powiedział kilka słów o jutrzejszym wydarzeniu. Cześć, Wam mnie to miało nie być, więc nie mam jakiejś przygotowanej mowy, ale Ania mi powiedziała, że po występie Marka zarzucaliście ją pytaniami, co to są te kuluary, czy co jakoś to tak brzmiało dziwnie. To jest Unconference, nie wiem, czy słyszeliście o wersji Unconference. To będzie trzecia edycja w związku z tym, że przyjeżdżają do nas Mark i Richard i Scott Davis. Tutaj postanowiliśmy, że po JDD, czyli jutro, zrobimy trzecią edycję kularów. Wygląda to mniej więcej tak, że nie ma żadnej agendy na tej konferencji, czy tej niekonferencji, jakby to nazwać, tylko przychodzicie i sami decydujecie o tym, o czym będziemy rozmawiać na konferencji. Będą trzy ścieżki, czyli w sumie 12 dyskusji na tematy, które Was interesują. A po obiedzie będą Hands Together, czyli takie bardzo nieformalne warsztaty, czy jakieś takie hakowanie technologii wspólne, na których będzie Groovy Grace, będzie Java E i będzie DDD, Domain Driven Design. Tak? Także bardzo Was zapraszam, jeżeli ktoś z Was czuje, że chciałby jeszcze podyskutować po tej konferencji jutro na tematy techniczne, to bardzo zapraszam. Ja będę stał przy stoisku Java Express, czyli tam gdzieś koło Sana, jak ktoś nie wie, za takim filarem jestem schowany, więc jeżeli byście chcieli porozmawiać i dowiedzieć się trochę więcej, bo teraz już nie ma czasu, bo tam obiad stygnie, to bardzo zapraszam. Cena jest 120 zł, to jest dodatkowo płatne, także już teraz niektórych odstraszam, no ale trudno. Także jeżeli chcecie, to przyjdźcie porozmawiać. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo, Grzesiu. Dobra, a teraz zapraszamy na obiad. Jest podawany tutaj w sali obok.